Środa, 23 sierpnia. Przed nami główne wydanie informacji telewizji TVS. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Kolejne partie odkrywają karty i prezentują swoich kandydatów w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu. Dziś swoją listę w okręgu numer 31 obejmującym Katowice pokazała Nowa Lewica. Są na niej dobrze znane nazwiska, ale też niespodzianki. Podobnie zresztą jak wśród kandydatów Polski 2050, która nie czekając na koalicyjne PSL ogłosiła nazwiska swoich kandydatów. Magda Sincewicz. Samorządowcy, ludzie od lat związani z polityką, ale także debiutanci, seniorzy, górnicy, handlowcy, politolodzy, a nawet złota rączka. Wszyscy, jak mówią, chcą tego samego, czyli zmian. To jest taki konglomerat ludzi zmęczonych tym, że państwo w Polsce jest byle jakie, że dużo jest takiego głośnego krzyczenia, a mało jest konkretów dobrej roboty. I to jest może taka śląska specyfika, że my chcemy iść z dobrą robotą do tych wyborów. Nowa Lewica idzie do wyborów osobno, po tym jak nie doszło do stworzenia jednej opozycyjnej listy. W osiągnięciu 5% progu ma pomóc im m.in. start wiceprezydenta Katowic. Taka była idea w ogóle tworzenia listy, żeby były osoby, które są autorytetami w poszczególnych, w swoich obszarach. Mało tego, żeby to były osoby, które lokalnie są autorytetami. I jeśli ta lista, każdy z tej listy zdobędzie sporo głosów, no to mamy szansę na to, żeby w skali nie tylko naszego województwa, naszego okręgu, naszego województwa, ale i całej Polski zmienić na lepsze. W Katowicach Lewica wywalczyła też dla siebie jedyne miejsce w tak zwanym pakcie senackim. Zajmie je Maciej Kopiec, poseł z Rybnika. Ja nie opuszczam Rybnika, nie opuszczam Śląska. Kandyduję z Katowic. To jest dla mnie niesamowita nobilitacja, ponieważ moim mistrzem śląskości, który obudził we mnie tą tożsamość regionalną, był Kazimierz Kurz, który był senatorem z Katowic. To jest dla mnie ogromny zaszczyt i nie opuszczam w ogóle Śląska. Jestem Ślązakiem, dbam o region swojej pracy parlamentarnej. Udowodniłem to nieraz walcząc o sprawy Śląska i jest to mój dom, a Katowice są jego sercem i dlatego kandyduje z Katowic. Swoich kandydatów w okręgu katowickim zaprezentowała też dzisiaj Polska 2050, która trochę wyprzedziła swój koalicyjny PSL. Ludowcy na razie nazwisk kandydatów nie zdradzają. Każda kandydatka i każdy kandydat to są liderzy w swoich lokalnych środowiskach. To są ludzie, za którymi stoją sukcesy, ich doświadczenia. To są profesjonaliści w każdym calu i w każdym zakresie. Jesteśmy równoważni. Każdy z nas ma równe miejsce na liście. Ja wiem, że listy wyborcze, wszyscy się biją, nie wiem, o jedynki, dwójki, trójki i tak dalej, ale ta drużyna, drużyna Polski 2050, reprezentacja Polski 2050, to są najlepsi z najlepszych w naszym regionie. Wprawdzie trzecia droga konkretnych miejsc na liście jeszcze nie przydzieliła, ale chce na nią wejść dawno niewidziany w polityce były marszałek województwa Mirosław Sekuła. Ja już jestem człowiekiem z historią, no i zawsze byłem człowiekiem, który w polityce szukał przede wszystkim wartości chrześcijańsko-demokratycznych. Ja jestem takim zapiekłym chadekiem. I być może szukam swojego miejsca, w którym mógłbym taką wizję państwa zgodną z nauką społeczną Kościoła katolickiego realizować. A taką wizję jego zdaniem prezentują ludowcy. Z nieco innej puli kandydatów rekrutuje się z kolei znana w Rudzie Śląskiej Aleksandra Poloczek. Wprawdzie na dzisiejszą prezentację nieco się spóźniła, ale deklaruje, że do pracy w kampanii wyborczej będzie już pierwsza. Każdy z nas jest inny, zdecydowanie inny. Jest przedsiębiorca, jest ktoś taki jak ja, jest ktoś, kto jest radnym, jest pan, który pracuje na kopalni, jak żeśmy wcześniej widzieli. To są ludzie, z którymi spotykamy się już od jakiegoś czasu. I to nie będzie to, że spotkamy się na liście pod danym numerkiem i zaczniemy działać, tylko będzie to kontynuacja tego, żeśmy się już spotkali, jakoś tam żeśmy się dotarli, bo żeśmy razem ustalili, że idziemy razem, więc to będzie kontynuacja tego, co się dobrego zaczęło. Listy wyborcze muszą zostać zarejestrowane najpóźniej do 6 września. Koleje Śląskie rocznie przewożą 20 milionów pasażerów. Dla wielu mieszkańców regionu pociąg to główny środek transportu. Zdecydowanie wolę pociąg, a te obecne pociągi są dużo wygodniejsze według mnie. Miejsce na bagaże, klimatyzacja, toalety, także tu bym tylko dała wielki, wielki plus. Ja jeżdżę od małego pociągami i powiem szczerze, kiedyś to było czuć na każdym zakręcie, każde przechylenie, wszystko, a teraz już jest taki resor, że tego nie czuć. Czuć za to, że tabor się starzeje i jest go za mało. Dlatego samorządowa spółka podpisała właśnie umowę na dostawę 3 nowych składów. Pojazdy muszą mieć dostępność dla osób niepełnosprawnych.
dostosowane do przewozu rowerów. System informacji pasażerskiej dostosowany dla osób niedosłyszących, niedowidzących. Wagony Impuls 2 będą nową wersją tych, które Koleje Śląskie wykorzystują obecnie. Każdy z czteroczłonowych składów będzie kosztował 30 milionów złotych netto, a na tory wyjadą najwcześniej za 18 miesięcy. Była mowa o 2 latach, więc myślę, że 18 miesięcy bez problemu dotrzymamy. Co potwierdzał prezes firmy Newa, która wygrała to postępowanie. Niewykluczone, że w najbliższej przyszłości Koleje Śląskie dostaną kolejne składy. Województwo Śląskie ogłosiło już przetarg na zakup 22 pociągów czteroczłonowych z możliwością zwiększenia zamówienia kolejnych 8. Oferty mają zostać otwarte 6 września. Obecnie Koleje Śląskie dysponują ponad 60 pociągami. Kiedy choruje się na cukrzycę, trzeba bardzo uważać, zwłaszcza na to, co się je. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy chorym jest dziecko. Jak mówią rodzice pacjentów oddziału diabetologii i pediatrii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, codzienność skupia się na ciągłym sprawdzaniu poziomu cukru i zdrowym odżywianiu. Sam szpital też nie tylko leczy, ale próbuje wspierać rodziców. Pomoże w tym otwarta po remoncie kuchnia, w której będą odbywać się warsztaty edukacyjne. Karolina Komada. Pompa najnowsza, 780, która nie tylko ratuje mi życie, ale pokazuje cukry. 7-letni Szymon wie, że pompa powinna wskazywać poziom cukru pomiędzy 70 a 180. W końcu z chorobą żyje już od 4 lat, ale nie tylko on. Żyjemy, że tak powiem, bez spontanu, na gwizdek, w gotowości. To są moje odczucia. Idzie mi w dół, mama. Wspieramy go w tej chorobie. Jesteśmy partnerami, tak? Bo to nie tylko dziecko choruje, ale również cała rodzina. Żeby pilnować właściwego poziomu cukru, trzeba pilnować diety. Diabetycy muszą dbać o zdrowe odżywianie, tak jak 7-letnia Anastazja. Zobacz, ile waży na wadze, okej? O chorobie ona i jej rodzice dowiedzieli się rok temu. Diagnoza była zaskoczeniem. Wykonaliśmy szereg badań. Dziecko zaczęło mi słabnąć, budzić się w nocy, prawda? Ciągle była jakaś osłabiona, nie mogliśmy normalnie funkcjonować, stąd też zabrałam ją na badania. Niestety wyniki były, jeśli chodzi o cukier, o glikemię, bardzo kiepskie i udaliśmy się jak najszybciej tutaj, bardzo wysokie, tak. Udaliśmy się tutaj z córką na oddział diabetologii. Początki były trudne, dlatego pani Anna postanowiła wspomóc zarówno szpital, jak i innych rodziców, którzy muszą stawić czoła chorobie. Na oddziale diabetologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka powstała nowa kuchnia, która będzie pełnić różne funkcje. Bo tutaj nie tylko leczymy, edukujemy dzieci i ten młodszy, i dzieci oczywiście, a młodzież również jak najbardziej jest przez cukrzycę wieku dziecięcego i rodziców, bo to od rodziców zależy, żeby potem to, co tutaj staramy się leczyć, no jest to choroba przewlekła i właściwie nieodwracalna, ale też oswojenie, bo to są mali wojownicy. Wojownicy, u których cukrzyca może spowodować tak zwaną kwasicę ketonową, która jest bezpośrednim zagrożeniem życia. Podczas warsztatów w nowej kuchni dzieci nauczą się, jak komponować posiłki i dobierać do nich odpowiednią ilość insuliny. Patrzmy na etykiety, zobaczmy, jaka jest zawartość cukru w danych produktach. Często dodawane są cukry, jest to duży problem. W żywności wysoko przetworzonej mamy zwykle bardzo dużo też sodu, dużo soli, czyli to też są produkty, które powinniśmy unikać. Także jedz zdrowo, z dużą ilością warzyw i owoców codziennie. Pamiętajmy o tych 5 porcjach, żeby to było pół talerza. Pamiętajmy o tym, żeby to było ciemne pieczywo, nieprzetworzone produkty, żeby to były zdrowe białka. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka ma w planach rozbudowę oddziału diabetologii i pediatrii. W przyszłości szpital chce stworzyć jeszcze większą kuchnię i salę sportową. Każde miasto ma swój budżet obywatelski, ale nie każdy wie, że jest coś takiego jak marszałkowski budżet obywatelski. Właśnie rozpoczęło się głosowanie w kolejnej jego edycji. Wśród ponad 100 zgłoszonych projektów nie brakuje takich związanych z ochroną zdrowia. Przyjrzał się im Paweł Jędrusik. Pan Dawid na tym motoambulansie pracuje w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach już od roku. To jeden z 2 takich pojazdów, którymi dysponuje WPR. Wyjeżdża ratować życie średnio 5 razy dziennie i na miejsce zdarzenia dojeżdża szybciej niż zwykła karetka.
potrafi się przecisnąć w korkach, o wiele szybciej dojedzie na miejsce. Dwa, potrafi wjechać w miejsce, w które, gdzie no, karetka czterokołowa nie da rady. Tutaj sytuacja przed chwilą, zdarzenie na autostradzie A4. W normalnych warunkach trzebałoby daleko objeżdżać do zjazdu. No tutaj motocykl jest na tyle mały, zwinny, że można było chodnikiem, kładką przejechać na motocyklu i być od razu po drugiej stronie autostrady, gdzie no, zyskaliśmy no, cenne minuty. Zyskać czas chcą też w Jaworznie i okolicach. Michał Kirker, mieszkaniec tego miasta, zgłosił do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego projekt zakupu motoambulansu dla Sosnowieckiego Pogotowia Ratunkowego. Oni by go wykorzystywali m.in. w Jaworznie oraz w powiecie zawierciańskim. On wygląda w ten sposób, że po prostu taki motoambulans ma w środku defibrylator, jest ratownik doświadczony, który wsiada i w pierwszej kolejności jedzie na miejsce zdarzenia. Ale żeby interwencji, czy to motoambulansu, czy tradycyjnych karetek było mniej, wojewódzkie pogotowie ratunkowe zgłosiło też swój projekt. Ekobus specjalnej mocy ma uczyć mieszkańców pierwszej pomocy. Jego koszt to ponad 500 000 zł. Codziennie w dni robocze podjeżdżalibyśmy w miejsca publiczne, rozkładalibyśmy namiot, specjalny sprzęt i zachęcalibyśmy społeczeństwo do takiego krótkiego kursu pierwszej pomocy w formie przypomnienia, w jaki sposób prawidłowo udzielać tej pierwszej pomocy. Dlatego, że z pierwszą pomocą jest jak ze sztukami walki. Trzeba kodyfikować mięśnie po to, żeby w stresie automatycznie odpowiednio zareagować. Z kolei Maria Biernat z Tychów chciałaby zadbać o zdrowie psychiczne młodych ludzi, stąd pomysł na projekt PsychoEssa. W ramach tego programu będą kształceni, będą uczeni wychowawcy, nauczyciele, jak i również instruktorzy ZHP, jak reagować, jak rozpoznawać trudną sytuację człowieka młodego, lepiej poznać jego psychikę i w odpowiedni sposób reagować. To już piąta edycja wojewódzkiej edycji budżetu obywatelskiego. Głosować można łącznie na 113 projektów. I choć nazwa sugeruje, że dotyczą one całego regionu, to często w dużej mierze mogą być istotne dla konkretnego miasta. Stąd wynika niewielka różnica pomiędzy tymi budżetami miejskimi, które znamy od lat, że coś jest zlokalizowane tylko w naszym mieście, a wojewódzkimi, które dotyczą szerszego grona mieszkańców. Natomiast pula ekologiczna i pula regionalna pozwala tutaj oddać głosy w różnych obszarach. Głosowanie odbywa się na stronie internetowej bośląskie.pl i potrwa do 12 września. Piłkarska Polonia Bytom po kilku latach tułaczki w końcu będzie miała gdzie rozgrywać swoje mecze ligowe. Chodzi nie tylko o drużynę seniorów, ale także młodzież. Nowy obiekt sportowy, który znajduje się przy ulicy Piłkarskiej, został już oddany do użytku. Paweł Jędrusik. Jako jedni z pierwszych nowe boisko mogli przetestować młodzi piłkarze Polonii. Bardzo fajnie, no murawa jak murawa. W sensie, no bo dla mnie za bardzo na sztucznej murawie to za bardzo nie ma różnicy. Ale no bardzo fajnie się gra, piłeczka chodzi, śmiga, jest okej. Bo miasto zdecydowało się, że na nowym boisku nie będzie naturalnej trawy. Dla ligowców Polonii sztuczna nawierzchnia ma nie stanowić problemu. To w pełni świadomy wybór. My wybudowaliśmy obiekt dla Akademii Piłkarskiej, dla dzieciaków. Rachunek dla nas jest prosty i broni się od razu. Na boiskach z trawy naturalnej można trenować kilka godzin w tygodniu tak naprawdę, plus mecz ligowy. Na trawie syntetycznej my możemy trenować tych prawie 500 adeptów piłki nożnej od 6 do 22. Nowy obiekt składa się z boiska, dwóch trybun oraz nowego budynku klubowego. W tym ostatnim znajdują się m.in. szatnie z prysznicami czy pokój sędziowski. To wszystko powstało w ramach pierwszego etapu budowy, ale w planach jest już drugi. Chcemy budować kolejną trybunę plus kończyć te pomieszczenia, które są na kondygnacji wyżej. Przy czym warto podkreślić, że obiekt jest w pełni funkcjonalny, odebrany i może już służyć, a drugi etap dopiero przed nami. Pierwsze spotkanie seniorzy Polonii Bytom rozegrają na nowym boisku 2 września z Pogonią Siedlce. Koszt inwestycji do tej pory wyniósł około 30 milionów złotych. Jeszcze w tym roku miasto zamierza ogłosić przetarg na realizację drugiego etapu, w ramach którego zostanie wybudowana m.in. kolejna trybuna dla kibiców. Będzie to kosztowało około 15 milionów złotych. Są tak małe, że trudno je dostrzec. Kiedy się urodziły, ważyły po 15 gramów. W Śląskim Ogrodzie Zoologicznym przyszły na świat pigmejki karłowate. To najmniejsze małpy na świecie. Bliźnięta można już zobaczyć w zoo, jeśli ktoś ma szczęście i dobry wzrok. Karolina Komada.
Mają już prawie miesiąc, a mimo to trudno je dostrzec. I to nie tylko dlatego, że się chowają, ale przede wszystkim dlatego, że są takie małe. Rodzicom Leonowi i Leokadii urodziły się bliźnięta. Na razie nie wiadomo, jakiej są płci, więc imion jeszcze nie mają. To jest już drugi przychówek w tym roku i w ogóle drugi przychówek od pary Leona i Leokadii. Maluchy są jeszcze bardzo malutkie, głównie opiekują się nimi rodzice. Wiadomo, że ich imiona będą się zaczynać na literę L, tym jednak na razie nikt sobie w zoo głowy nie zaprząta. Ważniejsze są opieka oraz dieta. Karmimy je w sumie 3 razy dziennie, rano dostają robaczki, potem w porze obiadowej dostają warzywa i owoce i ciasto, takie specjalne ciasto dla pazurkowców, a po południu dostają gumę, którą właśnie smarujemy na drzewa, żeby pobudzić te naturalne zachowania. Naturalne środowisko pigmejek to lasy deszczowe, więc ich opiekunowie codziennie muszą dbać o zapewnienie im odpowiedniej wilgotności. Bliźniaki cały czas tulą się do pleców rodziców, ale już wzbudzają sympatię odwiedzających. Duże wrażenie robią. Nie myślałam, że będą aż takie małe, bo rzeczywiście są bardzo malutkie i są przeurocze. Dużo większe nie będą. Dorosły osobnik pigmejki karłowatej mierzy 13 cm bez ogona. Taka była środa w informacjach. Jutro zapraszamy o stałych porach. Do zobaczenia.